Szanowni Państwo, w dalszym ciągu procedujemy projekt uchwał w trybie dwóch czytań, rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących nr 16 w Krakowie, osiedla Niepodległości 19 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 16. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jak Państwo wiecie, jakiś czas temu został przyjęty projekt o zamiarze rozwiązania tego zespołu szkół oraz likwidacji szkół wchodzących w skład. Jest ten projekt z konsekwencją podjętej uchwały dotyczącej zamiaru i jak też Państwo wiadomo, jest podmiot, który jest zainteresowany prowadzeniem szkoły publicznej w budynku tej nieruchomości, czyli szkoły bezpłatnej dla uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są inne opinie komisji innych? Nie widzę. Opinia Prezydenta Miasta? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych? Mam tutaj prośbę Pana Marcina Moskwy. 3 minuty. Czy jest Pan Moskwa? Proszę trzymać się czasu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Moskwa, jestem dyrektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana. Proszę sobie ustawić mikrofon. I tak króciutko, tak tutaj dostałem zgodę na te 3 minuty. Chciałbym Państwa zapewnić, że nasza uczelnia jest gotowa podjąć się wyzwania prowadzenia gimnazjum na osiedlu Niepodległości, gimnazjum oraz liceum. Podkreślam słowo wyzwania, gdyż nie jest to na pewno łatwa praca, natomiast dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie mądrze i dobrze taką szkołę poprowadzić. Poprowadzić jako szkołę bezpłatną, otwartą dla młodzieży z Nowej Huty. Propozycje już takie szczegółowe Pan zostały przez nas... Pan dyrektor Kultys, to jest świnka. Przepraszam, to nie do Pana, do Pana dyrektora. Ci, którzy przeszkadzają, wrzucają datki. Przepraszam Pana bardzo. W każdym razie propozycja naszej uczelni została złożona na ręce Pani Dyrektor Samborskiej do Wydziału Edukacji. Jest propozycja, w jaki sposób dokładnie chcielibyśmy taką szkołę prowadzić. Chciałem też zwrócić uwagę, że mamy poparcie ze strony grona pedagogicznego, rodziców i chyba także i młodzieży, bo z nimi też zdarzało nam się parokrotnie spotykać. Dziękuję serdecznie. Bardzo Panu dziękujemy. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia i termin zgłaszania poprawek na dzień 18 kwietnia.